Cześć, nazywam się Marcin Hatłas i chciałbym przedstawić Wam wprowadzenie do Equibeam związane z rozwiązywaniem belek statycznie wyznaczalnych. W ramach tego filmu chciałbym przedstawić Wam obliczenia trzech prostych belek. Zacznijmy od pierwszego przykładu. Analiza belek statycznie wyznaczalnych jest domyślną metodą ustawioną w aplikacji Equibeam. Znajduje się ona na pierwszym miejscu listy. W Equibeam możemy rozpatrywać różne przypadki wytrzymałościowe. Do obliczeń sił normalnych wybieramy opcję ściskanie-rozciąganie. Jeżeli chcemy tworzyć wykresy sił tnących i momentów gnących, zaznaczamy opcję zginanie. Jeżeli chcemy zastosować momenty skręcające jako obciążenia, wybieramy opcję skręcanie. W pierwszym przykładzie rozwiążemy belkę ze względu na analizę sił normalnych, tnących i momentów gnących. Nie ma więc konieczności uruchomienia obliczeń na skręcanie. Dane do zadania zostaną wprowadzone w standardowym układzie jednostek SI. W przypadku analizy belek statycznie wyznaczalnych, jeżeli nie będziemy wykorzystywali obciążeń związanych z ich masą, nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych danych związanych z materiałem, z którego jest wykonana belka. Materiał nie ma wpływu na wartości sił wewnętrznych, jak i na obliczenia reakcji. Jeżeli celem obliczeń nie jest analiza przekroju poprzecznego, to nie ma konieczności definiowania nowego przekroju. Możemy wykorzystać przekrój, który nazywamy danymi użytkownika, który zawiera podstawowe informacje o parametrach przekroju. W praktyce jednak, jeżeli dalej nie analizujemy obciążeń związanych z masą, również nie ma konieczności wprowadzania danych związanych z przekrojem. W innym przypadku wybieramy opcję edytuj, która znajduje się zaraz koło nazwy przekroju, i wprowadzamy dane związane z rzeczywistym przekrojem elementu. Następnie, aby zdefiniować geometrię naszej belki, przechodzimy do sekcji przedziały. W zakładce przedziały wprowadzamy informacje o długościach kolejnych przedziałów belki, jak również dane o materiale i przekroju, z którego dany przedział jest wykonany. Wprowadźmy układ, gdzie mamy dwa przedziały. Długość pierwszego przedziału będzie wynosiła 2, a drugiego przedziału będzie wynosiła 1. Domyślnie wszystkie dane materiałowe i dane związane z przekrojami przypisane są automatycznie do wszystkich przedziałów. Możemy natomiast odznaczyć opcję Stałe parametry belki, aby do każdego przedziału przypisać różne dane materiałowe i te związane z przekrojem. Po zdefiniowaniu geometrii naszej belki możemy przejść do zakładki Podpory, gdzie mamy do dyspozycji podstawowe typy podpór, z którymi możecie się spotkać w trakcie swoich zajęć. W Equibeam znajdziemy podpory odbierające bezpośrednio zestawy stopni swobody, jak również takie, które umożliwiają wprowadzenie dodatkowych stopni swobody, takie jak przeguby oraz przesunięcia pionowe. Przeguby umożliwiają uwolnienie rotacji pomiędzy dwoma częściami belki, przeguby pionowe umożliwiają uwolnienie ruchu pionowego. W tym przypadku wykonajmy obliczenia prostej belki dwupodporowej. W punkcie A wprowadzimy podporę stałą, w punkcie B wprowadzimy podporę ruchomą. W przypadku chęci zmiany punktu, do którego przypisana jest dana podpora, wystarczy wybrać ten punkt z listy rozwijanej. Przejdźmy do zakładki obciążenia. W Equibeam macie do dyspozycji pełen zestaw obciążeń związany z siłami, momentami, obciążeniami ciągłymi, które mogą być obciążeniami stałymi, jak również liniowo zmiennymi. Dodatkowo mamy tutaj dostęp do obciążeń masą, jak również zmianami termicznymi, które mogą być istotne przy obliczeniach przemieszczeń. W tym przykładzie zastosujemy siłę pionową, którą przypiszemy do punktu C. Wartość siły ustalmy na 100 N. Dodatkowo założymy obciążenie ciągłe znajdujące się między punktami A i B o wartości 20 N na metr. Możemy przejść do zakładki ustawienia wyników obliczeń, natomiast w przypadku obliczeń tak prostego układu nie ma konieczności wprowadzania tutaj żadnych dodatkowych zmian. Aby wygenerować raport końcowy, wybierzmy przycisk Analizuj. Po chwili obliczeń otrzymujemy raport wynikowy. W raporcie znajdziemy podsumowanie wszystkich danych, które zostały wprowadzone do obliczeń naszego układu. Jest to dobre miejsce do zweryfikowania, czy wszystkie dane zostały wprowadzone w sposób poprawny. Następnie, wykonując oderwanie od więzów, zastępujemy podpory reakcjami podporowymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapisać zestaw równej równowagi.
Wykorzystując równania równowagi, możemy obliczyć wartości reakcji podporowych. Kolejnym elementem raportu są obliczenia związane z siłami wewnętrznymi. Do dyspozycji mamy równania sił wewnętrznych oraz na podstawie równań obliczone wartości na krańcach przedziałów. W raporcie możemy zauważyć, że obliczenia są wykonywane dla każdego przedziału z osobna. Widzimy obliczenia dla pierwszego przedziału, kolejnym punktem są obliczenia dla drugiego przedziału i tak jak powyżej, obliczone są wartości sił wewnętrznych na brzegach przedziału. Dzięki przedstawionym obliczeniom jesteśmy w stanie wygenerować wykres sił wewnętrznych. W przypadku sił tnących dla pierwszego przedziału możemy zauważyć liniową zmianę wartości wynikającą z działania obciążenia ciągłego. Z tego też powodu wykres momentu gnącego będzie się zmieniał w formie paraboli. Po prawej stronie obciążenie ciągłe nie działa, wartość siły tnącej jest wartością stałą, dlatego moment gnący zmienia się w funkcji liniowej. Drugim analizowanym modelem będzie układ przegubowy. W celu utworzenia nowego projektu przechodzimy do listy projektów i wybieramy utwórz nowy projekt. Ponownie analizując układ statycznie wyznaczalny, nie ma konieczności wprowadzenia żadnych zmian w parametrach obliczeń. Przechodzimy od razu do przedziałów. Utwórzmy model, który ma 3 przedziały i wprowadźmy odpowiednie długości 1, 3 i 2 metry. Przejdźmy do podpór. W punkcie A wybierzmy podporę ruchomą, w punkcie C wygenerujmy przegub, a w punkcie D utwierdzenie. Equibeam posiada możliwość automatycznej analizy tego, czy układ jest statycznie wyznaczalny i czy jest geometrycznie zmienny. Informacje te znajdziemy na dole ekranu. Gdybyśmy niechcący zapomnieli dodać jakiejś podpory, tak że układ nie mógłby być analizowany, program zwróci nam na to uwagę. W tym przypadku program zauważy, że belka jest geometrycznie zmienna i układ może wykonać rotację w obszarze AC. W zakładce obciążenia możemy wygenerować obciążenie ciągłe, które będzie przechodziło przez całą belkę. Wprowadźmy wartość 100 N na metr oraz dodajmy moment działający obok przegubu. Z racji tego, że występuje tutaj tylko jeden przegub, moment automatycznie jest dopasowany do odpowiedniej lokalizacji. Wartość momentu ustawmy na 100 N. Wybierzmy przycisk Analizuj. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, mamy podsumowane dane obliczeniowe, opisane są równania równowagi dotyczące całego elementu, jak również równania, które są związane z analizą momentów po lewej i po prawej stronie przegubu. Dzięki dodatkowym równaniom jesteśmy w stanie obliczyć wartości reakcji podporowych. Znając wartości reakcji podporowych oraz obciążeń, jesteśmy w stanie wygenerować równania sił wewnętrznych, obliczyć ich wartości i finalnie narysować wykres. Ostatnim przykładem, który chciałbym Wam przedstawić w ramach wprowadzenia do Equibeam, jest również przykład belki z przegubem. Tym razem jednak przeanalizujemy ją sobie w ten sposób, aby uzyskać wartości sił występujących w tym przegubie. Aby bezpośrednio wykonać obliczenia przegubu, podejdziemy inaczej do analizy równej równowagi i podzielimy belkę na kilka części. Na szczęście nie Wy musicie przejmować się podziałem na odpowiednie części, Equibeam wykona to za Was. Przejdźmy zatem do zakładki przedziały i wprowadźmy odpowiednie dane. Wprowadźmy dwa przedziały o długościach 1 i 2 metry. Również jako podpory zastosujemy utwierdzenie, przegub oraz podporę ruchomą. Układ jest statycznie wyznaczalny i geometrycznie niezmienny. W obciążeniach wprowadzimy wartość momentu działającego w podporze C oraz wartość siły działającej w przegubie. Przejdźmy do ustawień wyników. W niektórych przypadkach związanych z obliczeniami sił wewnętrznych wygodniej, a właściwie szybciej jest wykonać obliczenia nie tylko od np. lewej strony układu, ale podzielić obliczenia na obliczenia od lewej i od prawej strony. Dzięki temu uzyskujemy mniejszą ilość składowych w równaniach, a przez to szybciej i efektywniej wykonujemy obliczenia.
Equibim posiada możliwość automatycznej analizy związanej z tym, kiedy opłaca się analizować układ również od strony prawej. Aby włączyć tę opcję, wybieramy przycisk Uwzględnij obliczenia od prawej strony. Następnie zaznaczamy opcję Obliczenia sił w przegubach i wybieramy opcję Analizuj. Można powiedzieć, że tradycyjnie widzimy podsumowanie danych wejściowych. Następnie przedstawione są równania równowagi dla całego układu, natomiast poniżej przedstawione są układy równań równowagi, które związane są z lewą i prawą stroną belki rozdzieloną przegubem. W tym przypadku przegub generuje nam powstanie sił wewnętrznych związanych z siłami poziomymi i pionowymi. Pamiętajmy, że aby zachować równowagę sił w przegubie, po lewej i po prawej stronie układu muszą mieć one przeciwne zwroty. Wynikiem analizy równej równowagi są wartości reakcji oraz sił wewnętrznych w przegubie. Niezależnie od tego, w jaki sposób analizowane były wartości reakcji podporowych, możemy następnie wykonać obliczenia sił wewnętrznych i narysować ich wykres. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Equibim, zapraszamy na naszą stronę i na skorzystanie z formularza kontaktowego. Zapraszam również do zapoznania się z innymi materiałami dotyczącymi rozwiązywania różnych zagadnień w Equibim.